RadioCode 103 to scintylacyjny detektor promieniowania jonizującego produkowany przez firmę RadioCode. Przyrządy wykorzystujące kryształ scintylacyjny są znane ze swojej czułości. Model 103 wykorzystuje kryształ z jodku cezu domieszkowany talem o wymiarach 1x1x1 cm. Rozdzielczość spektrum dla cezu 137 to 8,4%. Dźwięk każdej zarejestrowanej cząstki może być sygnalizowany błyskiem diody LED i dźwiękiem. Testy rozpoczniemy od talerzyka ze szkła uranowego. Przy poszukiwaniach mniej aktywnych przedmiotów możemy skorzystać z trybu Search, który wyświetla liczbę impulsów na sekundę i histogram ich zmian funkcji czasu. Mocniejsze szkło uranowe. Od razu włącza się alarm. Możemy dowolnie ustawić jego wartość dla wartości CPS, mocy dawki oraz samej dawki. Sposób podświetlenia ekranu to jedna z wielu opcji, które możemy ustawić. W tym wypadku zmieniamy sposób aktywowania podświetlenia. Ozdobny kamień wykonany z minerału zawierającego radioaktywny pierwiastek tor 232, apatyt. Możemy szybko przełączać się między wyświetlaniem trybu pomiaru mocy dawki, a trybem CPS, który jest wygodniejszy przy poszukiwaniach. Sygnalizację dźwiękową możemy wyłączyć i włączyć jednym przyciskiem. Wazonik barwiony glazurą uranową. Mimo pomiaru wyłącznie promieniowania gamma i rentgenowskiego, czułość RadioCode 103 pozwala na wykrywanie szkła i ceramiki uranowej. Karta energii skalarnej. Magiczna różdżka zawierająca związki toru.
siatka żarowa do ciśnieniowych lamp gazowych zawierająca ten sam pierwiastek. Ceramiczna beczka z rekordowo dużą ilością glazury uranowej. Cyferblat zmiernika ciśnienia pokryty farbą na bazie radu. Radia Code 103 wykrywa to już z dużej odległości. Jedną z ciekawszych cech tego urządzenia jest możliwość rejestrowania spektrum energetycznego izotopów radioaktywnych. W tym wypadku rejestrujemy spektrum obiektywu fotograficznego domieszkowanego torem. Po zakończeniu zbierania spektrum możemy z zbudowanej biblioteki wybrać przykładowy izotop i nanieść jego piki energetyczne na nasz wykres w celu identyfikacji. To tylko jedna z wielu funkcjonalności przygotowanej przez producenta aplikacji na telefony, więc zachęcam do jej pobrania. Dodatkową funkcją jest funkcja budowania mapy promieniowania w naszej okolicy i nakładania na nią znaczników oraz zapisywanie tras. Urządzenie prezentuje bogaty wybór opcji, które możemy ustawić bez używania aplikacji. Wybór jednostki pomiarowej, proste spektrum energetyczne, alarmy, wybór sposobu sygnalizowania i wiele, wiele innych. Zanim przejdę do podsumowania, zachęcam do kliknięcia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. W ten sposób nie przegapisz nowych filmów. Radia Code 103 to urządzenie o dużej czułości i funkcjonalności. Większość ich funkcji można używać bez użycia telefonu. Ma niewielkie wymiary, a bateria swobodnie starcza na kilka dni nieprzerwanej pracy. Bardzo duże możliwości konfiguracji pozwalają na dostosowanie urządzenia w taki sposób, jak lubimy. Kształt jest ergonomiczny i bez problemu umożliwia używanie dozymetru używając jednej ręki. Jeżeli szukasz przystępnego cenowo dozymetru scyntylacyjnego, Radia Code 103 będzie dobrym wyborem.